buteleczkę może z fotografią. A możesz odsłonić troszkę, co robi? Ach tak. Wykorzystuję szybę, czyli warunki takie, jakie są domowe. Niekoniecznie, żeby musiał być stół podświetlany. Ułatwiam sobie pracę, po prostu koryguję, zmieniam interpretację. To był taki szkic szybki i pomysł. I teraz go udoskonalam. Wkładam jak gdyby jeszcze specyfikę taką treści. Coś w rodzaju, ponieważ tutaj mam napis sito, to chciałam również uwzględnić takie wszechstronne aspekty. Tutaj na przykład kropka mi się zrobiła, później ja będę musiała jeszcze raz to wyeliminować, bo to już jest feler. Przy czym będzie to jeszcze dalej obrabiany ten projekt. Tutaj jak gdyby sito również związane ze specyfiką myślenia. Te oczy tak w głąb, jak gdyby tej postaci, co tutaj jest zaprezentowana, ona jest też w takim ujęciu uduchowienia, jak gdyby myśli, a za tym, jeżeli jest myśl, wiedza, automatycznie jest to ukierunkowanie na księgi, czyli sięgać również do, ponieważ sięgamy do tematu szekspirowskiego, bo to jest wiodący temat, przedstawienia teatralne, więc siłą rzeczy to jest związane również z biblioteką. W związku z czym książek. W związku z czym również i odniesienie do książek. A tutaj, ponieważ byłyśmy na przedstawieniach teatralnych w ramach tego festiwalu 2005, więc również to odzwierciedla pewien typ maski, gra aktorów, czyli książka, wiedza, sztuka, wszystko się łączy razem. No i to dzieło takie praktyczne, warsztatowe, które tutaj jest niezbędne. To mam jeszcze zasugerować gdyby odejście kwestie czytelnictwa tej książki, ponieważ to jest związane ze sztuką, a sito również jest w sztuce, prawda? Można tak to odczytać, sito słów, aktorstw i gry i tak dalej, to co teatralnie, także ewentualnie to się nadaje, czyli powiększyć to by trzeba? Tak. A będzie możliwość? Nie na kserą, nie na kluczkami mi się nie chce. Aha, kochanie, nie mam miksera. A musisz to dzisiaj na kaleczkę przenieść, tak? Przeniosę tak jak jest. Nie, za mało. Za małe. Będzie wystarczające. Dobra. Tak się chciałam. Nie, ja nie lubię tak, żeby. Bo nigdy nie zrobię tej samej pracy. Aha, bo nie zauważyłam. Ja zawsze zmieniam, jeżeli cokolwiek nanoszę, to zmieniam. Negatywnie. Projekt już mam zaakceptowany i kwestia jeszcze zróżnicowania linii jest ważna i dotyczy również i prześwitu tego napisu, ponieważ ważne jest, żeby kompozycja liter również była zgrana, tak zwane prześwity, one są bardzo ważne, czyli muszę zbliżyć tylko tę literkę O, ponieważ to mi się współgra, ponieważ to jest projekt na tyle roboczy, że do techniki musi być dostosowany. Zatem na kalce przybitka to teraz musi być, znaczy nie przybitka, na kalce odbijam teraz ten projekt i on musi być wykonany idealnie. Po to na kalce, ponieważ kalka jest przezroczysta i ona później będzie jak gdyby materiałem, który będzie służył do odbicia przy użyciu światłoczułych światłoczułych emulsji. A to nie jest takie ważne. Umknęło mi słowa. Światłoczułej emulsji i wtedy to będzie naświetlone na takim specjalnym sicie, coś w rodzaju tkaniny jedwabnej, ponieważ jedwab przypuszcza tę masę, którą później będą odbijane już na papierze gotowe prace zwane sitodrukiem.
Ty się tą techniką zajmujesz zawodowo? Nie. To jest tylko twoja przyjemność? To jest moja przyjemność. Po prostu pierwszy raz to robię i chcę poznać, na czym polega ta technika artystyczna. Ja troszeczkę miałam wglądu na tę technikę na Akademii Sztuk Pięknych, ale tam robiono duże formaty. Aha, tam studiowałaś, tak? Tam studiowałam, więc tam są... Ta technika jest dużo, dużo trudniejsza, ponieważ trzeba operować nakładaniem farby przy użyciu tak zwanych rak. Bardzo wymaga dużego wysiłku i rzeczywiście takiego pociągnięcia już tej fachowości, a tutaj dopiero nabieram tej fachowości. I sprawia Ci to przyjemność? Sprawia mi to satysfakcję, że tworzę innego typu pracę. I one są możliwe do powielenia, prawdopodobnie około 5000 sztuk można powielić. Co do jakości, bo to się bierze pod uwagę jakość. Dziękuję. Ta plionka do końca. Ja nie znaju, потому что ja говорила na angielski z kimś i tam очень это интересно, я бы хотела это взять. No a картинка jest или только звук jest? Картинка тоже есть. Да? Да. А сколько там тогда вот материала, что надо из этого полчаса? Я не знаю, потому что это было в театре. Я знаю от какого момента, до какого. Поэтому я думаю, что мы возьмем сейчас ну, на... Да. Не надо смотреть тогда. Ale to żadna nie przejmuje się tym, bo nie mamy fizycznej możliwości, żeby zrzucać cały materiał, który nagrywacie. Dlatego tam ten materiał będzie musiał przyrzucić na twardy dysk, albo coś z nim zrobić generalnie. Dlatego, znaczy w tej chwili poczekaj, po prostu... Dlatego sugerujemy, że teraz usiądziemy przy telewizorze i zobaczysz sobie, co nagrałaś. Wtedy dobra. Wybierzesz sobie, zapiszesz sobie czas początku, czas końca. Nie ma jej i wtedy to sobie zrzucisz w pamięć, żeby będzie się łatwiej edytować. To nie będziesz musiała szukać.